Dzień dobry, witam Was serdecznie. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie trochę taki drewniany odcinek. Porozmawiamy troszkę o drewnie, o jego właściwościach i dlaczego będziemy o tym drewnie rozmawiać. No to dowiecie się w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje i sami będziecie mogli wprowadzić to we własnym domu, mieszkaniu czy też lokum, gdzie przebywacie. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Ogólnie rzecz biorąc, powinienem zacząć od takiej historii. My około 12 lat temu pojawiliśmy się w Austrii w celach zarobkowych, żeby zarobić na nasz projekt Agroturystyka Regeneracyjna. No i pamiętam ten nasz pierwszy dzień, kiedy się zjawiliśmy w hotelu austriackim. Był taki specyficzny zapach się unosił w tym hotelu. No i później cały czas ten zapach chodził za mną. No i jak się okazało, później po roku dowiedziałem się, że to było tak zwane cyrwe, czyli sosna limba, sosna kamienna. No i drzewo to, znaczy inaczej to już drewno, wydziela specyficzne olejki eteryczne zwane pinozylwina. I ogólnie ten zapach był bardzo, bardzo specyficzny. No i później tak naprawdę zastanawiałem się, dlaczego tutaj jest tak często używane właśnie to cyrbę, czyli ta sosna limba w tych hotelach, w ich sypialniach. No i jak się okazało później, dotarłem do pewnych badań, które się odbyły w 2002 roku. Trolski Związek Leśnictwa zwrócił się do Instytutu Joanneum Weitz, gdzie zwrócili się z taką prośbą, żeby przebadać właściwości właśnie sosny limby. No i jak się okazało, w badaniu wzięło zaledwie jedynie tylko 12 uczestników, których spało 6 nocy, ale te badanie wykazało, że ich rytm serca uległ znaczącemu obniżeniu. Około 3,5 tysiąca uderzeń serca wykazywali mniej niż śpiąc w normalnych warunkach. Spali wtedy w warunkach, gdzie sypialnia była otoczona właśnie tym cyrwę, czyli tą sosną limbą. No i te serce ich biło znacząco wolniej. No jak wiemy, im nasze serce wolniej bije, tym jesteśmy bardziej spokojniejsi. Oczywiście, jeżeli mówimy w warunkach fizjologicznych. No i to bicie serca, tak naprawdę, jeżeli spowalnia, nasz sen staje się bardziej regeneracyjny, ten sen jest bardziej wydajny. No i ten uniwersytet, który wcześniej wymieniłem, zbadał również, czy tylko sosna ma takie właściwości, jak się okazało, że także drewno świerkowe, czyli wszelakie drewno iglaste ma podobne właściwości, które wykazuje sosna limba. Tylko ta sosna limba pachnie dosyć specyficznie, bo ona rośnie na wysokości od 1500 do 2500 metrów i głównie jest spotykana właśnie w Tyrolu, w Austrii, w Szwajcarii, ale także u nas w Karpatach, na tych wyższych partiach gór. Dlatego warto się otaczać drewnem właśnie na przykład z tego powodu, że wykazuje to dobroczynne właściwości w kierunku naszego zdrowia, jest tak jakby medycyną prewencyjną. Ogólnie rzecz biorąc, ten właśnie instytut jeszcze zbadał pewną zależność w stosunku do na przykład owadów i na przykład do ćmy odzieżowej czy też moli odzieżowych. Wsadzili mole, znaczy larwy moli i ćmy odzieżowej do skrzyneczek plastikowej, z sklejki drewnianej, z brzozy i także z drewna iglastego, z sosny. No jak się okazało, w przeciągu 15 tygodni w skrzynce iglastej, czyli drewna iglastego, czyli w tej sosnowej, te larwy moli najmniej się rozwinęły, a najbardziej się właśnie rozwijały w plastikowych skrzynkach, czy na przykład w tej brzozowej. Czyli tutaj możemy dojść do wniosku, że te wcześniej wymienione olejki eteryczne wpływają przeciw rozwojom na przykład takim owadom jak ćma odzieżowa czy mole odzieżowe. Także to jest kolejny powód, dlaczego warto otaczać się drewnem w swoim otoczeniu życia. I tak naprawdę my, jak już wiecie, chcieliśmy zbudować całą agroturystykę regeneracyjną z drewna, lecz tak naprawdę koszty nas troszeczkę przerosły i nie dalibyśmy rady po prostu skończyć tej inwestycji, dlatego zamieniliśmy elementy konstrukcyjne, czyli ściany, na bloczek wapienno-piaskowy. A wszystko, co dało radę zrobić z drewna, będziemy wykonywali z drewna. Czyli tak naprawdę
Sufit będzie drewniany, z drewna świerkowego, podłogi będą tak samo, mamy nadzieję, drewniane i meble tak samo w większej części postaramy się, żeby to było wszystko z drewna, żeby tworzyło to fajny mikroklimat. No i wracając do mikroklimatu, nie wiem, czy mieliście okazję przebywać w takim drewnianym domu, czy w domu, gdzie jest bardzo dużo drewna. Te otoczenie sprzyja tak naprawdę wypoczynkowi. Tak naprawdę te ciepło, które jest w domu, jest odczuwalne dużo inaczej niż w takim bloku mieszkalnym, gdzie mieszka się na przykład na dużym osiedlu. Wynika to z higroskopijności drewna i tak naprawdę właśnie dzięki oddawaniu tych olejków eterycznych, które drewno tak naprawdę cały czas oddaje. Ja na przykład siedząc tu przy tych wiórach, uwierzcie mi, ja się zapytałem, bo to dostaliśmy w prezencie od gościa, te wióry mają 3 lata. 3 lata wióry, a powiem wam szczerze, pachną cały czas do tej pory. Niestety nie mogę wam przekazać tego zapachu, ale kiedyś będziecie na Bawarii w Niemczech, czy na przykład w Austrii i będziecie widzieli te drewniane komnaty, czy drewniane pomieszczenia. Wejdźcie do nich i powąchajcie, poczujcie ten zapach. On jest naprawdę specyficzny i nie zapomnicie tego do końca życia. I reasumując ten temat, właśnie odnosząc się do tych pomieszczeń drewnianych, właśnie w Austrii, w Salzburgu, Erwin Thoma wynalazł metodę budowania, która składa się jedynie z drewna, które jest łączone na kołki drewniane. Tam nie ma substancji chemicznych klejących. On doszedł do wniosku, że jego dzieci miały alergię. I postanowił zacząć, jako że był leśnikiem, od tego, żeby wymienić wszelakie meble, które znajdowały się w domu, które były sklejkami, na drewniane. I zamienił te wszystkie drewniane meble, przepraszam, te sklejkowe meble na drewniane. No jak się okazało, dzieci przestały mieć tak już intensywną alergię. No i dzięki temu właśnie wziął się pomysł budowania domów z drewna o 40-centymetrowej grubości ściany. Dzięki czemu tak naprawdę to pomieszczenie, te drewniane domy nie potrzebują ocieplenia z zewnątrz, tak samo nie potrzebują skomplikowanej wentylacji. Także tak naprawdę uważam, że drewniane otoczenie, jeżeli kogoś stać i ktoś ma finanse i fundusze na to jest coś niebywałego i warto zainwestować w to, jeżeli ktoś ma na tyle możliwości. No i kończąc temat, abyście zapamiętali, podlinkuję wam tutaj Erwina Thomę na dole pod filmikiem, abyście mogli sobie zobaczyć tą technologię budowania. Podlinkuję wam tak samo to drewno, jak się nazywa, ale ogólnie wszelakie typu iglaste gatunki drewna będą doskonałym wyborem do sypialni czy też do pomieszczeń mieszkalnych. I my takie będziemy stosować w agroturystyce. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi tematami, które dotyczą medycyny prewencyjnej, zapraszam was serdecznie na bloga, na Biały Płotek blog. Tak samo na dole pod filmikiem dam odnośnik, żebyście mogli kliknąć i poczytać co nieco na przykład o sośnie limbie. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. A jeżeli będziecie chcieli skorzystać z fajnego wypoczynku na Pogórzu Izerskim z plantacją polifenoli, superfood, plus do tego fajną koncepcją snu, zapraszam was do naszej agroturystyki regeneracyjnej. A ja z wami się żegnam i zapraszam was na kolejne odcinki. I do zobaczenia. Inwestujcie we własne zdrowie. Krzysztof Jel, hej!